Hej ho, jest dziko. W poprzednim odcinku pracownicy Lasów Miejskich Warszawa zbudowali dziką bazę przy borsuczej norze. Sami przyznajcie, robi wrażenie przytulnego miejsca. W bazie jest miejsce na książki, sprzęty do obserwacji przyrody, tablica z mapą najbliższego lasu, stacja meteorologiczna i klawiatura z kodem do tajnej skrytki, w której znajduje się skrzynia pełna przyrodniczych skarbów. Czy zbudowaliście już swoje dzikie bazy? Mam nadzieję, że tak. W tym odcinku zajmiemy się tropieniem zwierząt. Witajcie! Dziś przygotowujemy się do wyjścia w teren. Opowiem Wam, jak należy się ubrać, co ze sobą zabrać oraz na co zwracać uwagę w terenie. Gotowi? Zatem zaczynamy! Jak zatem ubrać się do wyjścia w teren? Po pierwsze, należy zawsze pamiętać o tym, aby wtopić się w otoczenie, tak żeby zwierzęta nas nie widziały i najlepiej, żeby nie słyszały. Zobaczcie na naszą bazę. Do jej budowy wykorzystaliśmy różnego rodzaju elementy, które są brązowe, szare, żółte, pomarańczowe, zielone, dlatego, aby te kolory nas dobrze kamuflowały, maskowały, żebyśmy nie byli widoczni w terenie. Co należy mieć ze sobą? Po pierwsze, musi nam być ciepło, więc musimy mieć odzienie wierzchnie dostosowane do pogody, sweter albo kurtkę, kiedy pada, kiedy jest zimno. Poza tym w teren należy zabrać porządne buty, żeby móc wejść w las, w łąkę, wszędzie, gdzie tylko chcemy. A jeżeli będzie to bagno albo błoto, musimy też być przygotowani na takie warunki, przydadzą się kalosze. No a wszystkie swoje rzeczy, o których zaraz powiem, będziemy musieli spakować do plecaka, który powędruje na naszych plecach i zawsze będziemy mieli wszystko, czego będziemy potrzebowali pod ręką. Pod ręką znalazł się pierwszy przedmiot, który zaraz zostanie omówiony przez Łukasza Karabowicza, pracownika Lasów Miejskich Warszawa. Na początek lubka z pojemnikiem, do którego możemy włożyć owada i w bezpieczny sposób dla niego i dla nas obserwować go. To jest pierwszy element, który wędruje do naszej bazy. Następnie dwie lubki, już o wiele prostsze. Zwyczajnie możemy sobie oglądać, czy to rośliny, czy zwierzęta. A jeżeli coś jest nieco dalej, no do tego użyjemy już lornetki, która ma zbliżenie i możemy wypatrzeć nią różne ciekawe zwierzęta, najpewniej ptaki. A żeby też zaktywizować nasz zmysł słuchu i te ptaki zachować na dłużej, użyjemy do tego mikrofonu, którym będę nagrywać dźwięki ptaków i ogólnie przyrody, a później sobie je odtwarzać i próbować zgadnąć, co się odzywa w tle. Można też użyć kamery, żeby zachować obraz na dłużej i później go sobie w wolnej chwili oglądać. Wcale nie musicie mieć drogiej kamery czy dyktafonu. Wystarczy, że macie w swojej kieszeni telefon, wasz albo pożyczony waszych rodziców. To w tym maleńkim urządzeniu łączą się wszystkie cechy tych wcześniejszych urządzeń. Dyktafon, kamera, tym możecie nagrywać, fotografować, no co tylko. Zapomniałem o jednym bardzo ważnym instrumencie. Mikroskopie. Przyjrzeliśmy się dokładnie sprzętom potrzebnym do tropienia zwierząt. Czas na ostatnie porady, aby leśne safari było wyjątkowe i odkrywcze. Często słyszymy o tropach albo śladach zwierząt. I w zasadzie wiele osób zastanawia się albo nawet myli te dwa pojęcia ze sobą. Tropy to są wszystkie odciski, które pozostawiają na glebie zwierzęta poprzez swoje łapy, racice, nogi, szpony itd. A jeśli chodzi o ślady, są to wszystkie inne dowody obecności zwierząt. Na przykład obiedzone szyszki, obiedzona kora, ofiary zwierząt, pozostawione kości, pióra, gniazda, odchody. To wszystko nazywamy śladami. Powróćmy jednak do tropów i spójrzmy na ziemię. Zapraszam Was do poczytania Leśnej Gazety. Tą leśną gazetą jest gleba,
na której widać wszystkie tropy zwierząt. A taką najświeższą gazetą poranną jest, kiedy pójdziemy do lasu z samego rana po deszczu. Wtedy wszystkie tropy widać bardzo dobrze, bo gleba jest zwilżona. Chciałbym wam zaprezentować kilka różnych tropów, które pozostawiają po sobie zwierzęta. Jako że jesteśmy w bazie przy borsuczej norze, oczywiście musimy się zapoznać w pierwszej kolejności z tropem borsuka. Wygląda tak. Trop borsuka jest charakterystyczny, ponieważ posiada 5 palców zakończonych 5 pazurami. To był trop. A jak zatem wygląda ślad pozostawiony przez borsuka? Kiedy będziecie szli przez las i zobaczycie górkę świeżego piasku, możecie być pewni, że jest to ślad pozostawiony przez borsuka. Ale trzeba pamiętać o tym, że przecież nory kopią również lisy. Jak zatem odróżnić norę lisa od borsuka? Na pomoc przychodzą tropy. Wtedy, kiedy zobaczycie, że przy norze znajdują się tropy borsuka, czyli 5 palców i 5 pazurów, będziecie mieli na pewno jasność, że jest to nora borsuka. Pokażę wam jeszcze tropy innych zwierząt. Tym razem będzie to małe zwierzę, ale zostawiające bardzo charakterystyczny trop. To oczywiście trop, który pozostawia po sobie sarna. Na koniec niezwykły trop potężnego zwierzęcia. Taki trop pozostawia łoś. Czasami zdarza się, że możemy przeczytać tygodnik. Oznacza to, że trop został już delikatnie zasłonięty, na przykład przez ziemię, która została zawiana przez wiatr albo przez padający deszcz. Zdarza się również, że natrafiamy na miesięcznik, czyli tropy, które zostały już przesłonięte na przykład przez liście albo zarastające trawy czy inne rośliny. Ale jeżeli będziecie chcieli przeczytać na przykład kwartalnik zimowy, to już na wiosnę go nie przeczytacie. Tyle na ziemi, a teraz podejdźmy do drzewa. A może nawet na nie wejdźmy? Wow, jaki tu piękny widok! Dzień dobry, panie Ziębo. Co słychać? Wszystko dobrze? No u mnie trochę gorzej, ale jakoś się trzymam. Wow, i jest również gniazdo. Wcale nie trzeba wchodzić na drzewo, aby zobaczyć, czy gniazdo jest zamieszkałe przez ptaki. Często ślady widać pod gnia... Zdęb. O! Tego właśnie szukałem! Pod gniazdem możecie znaleźć na przykład pióro, ale nie tylko. Poszukajmy jeszcze czegoś więcej. Może jeszcze coś znajdziemy. Jest! Jest! Udało mi się. Znalazłem jeszcze wyplówkę. Wyplówkę, jak sama nazwa wskazuje, wypluwają sowy. To są części, których nie może strawić żołądek sowy. Ale może znajdę jeszcze coś innego. Ha! Jest i kolejna rzecz. Zobaczcie, to malutka kosteczka, którą wypluła sowa. Pióra, wyplówki oraz odchody. To wszystko pokazuje nam, że w gnieździe mieszkają ptaki. A pod drzewem możecie również znaleźć szyszki, nasiona albo owoce. I są to niezwykłe smakołyki dla zwierząt. Tutaj mamy przykład. To szyszka nieogryziona, a to szyszka, a w zasadzie to, co po niej pozostało, ogryziona przez wiewiórkę. I co? Ulga? Dobrze? No właśnie. Każdy wie doskonale, jak
coś nas swędzi, drapie i jest nam niewygodnie. I dziki właśnie pozostawiają swoje ślady bezpośrednio na pniu drzewa, ponieważ po kąpieli błotnej podchodzą do drzewa i ocierają się o nie, czasami zostawiając również na nich swoją sierść. Zdarza się tak, że po drzewie nie zostaje zbyt wiele śladów, ponieważ zostało obgryzione albo wręcz ścięte przez bobra i powstaje taki oto ślad. Podsumowując, po pierwsze, dbamy o to, aby wychodząc z teren mieć odpowiedni ubiór. Po drugie, zabieramy odpowiedni sprzęt, abyśmy zawsze mogli wszystko dostrzec. I po trzecie, mamy wytężone maksymalnie wszystkie zmysły, aby zobaczyć i usłyszeć, albo czasami i wywąchać to, co jest dookoła. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dla własnego bezpieczeństwa oraz zdrowia po powrocie z wycieczki pamiętajcie, aby się dokładnie obejrzeć, czy nie złapaliście przypadkiem kleszcza. Życzę Wam wszystkiego najdzikszego na Waszych wspaniałych wycieczkach, rewelacyjnych doświadczeń i niezapomnianych wrażeń. A my z całą ekipą ruszamy razem z Wami w teren. Tu Nora Borsuka, czy mnie słychać? Tu Agnieszka, słyszę Cię na 5. Dzięki, fantastycznie. Łukasz, czy mnie słyszysz? Tak, słyszę Cię. Borsuk Mariusz, słyszysz mnie? Słyszę, jestem. Rewelacyjnie, zatem Borsuki, wychodzimy z nory.